Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z Gwinta. Po raz kolejny dwa stare dziady, dwa pazie na emeryturze będą grali i marudzili. I jak zwykle jest ze mną Halak. Cześć, Halaku. Cześć, witam wszystkich. Dawno nie graliśmy, wszedł nowy patch, mamy nowe talie. Halak zapewne Królestwa Północy i różne warianty. Ja mam tutaj potwory, ale poza potworami mam także oczywiście Skojatel, gdyż w tym patchu zacząłem grać również Skoja. Wyszło też na to, że akurat Skoja jest bardzo popularne obecnie. Bardzo, bardzo popularne, czego nie planowałem, szczerze mówiąc. Dobra, dobra, nie tłumacz się. Wybieraj talię. No ja oczywiście, ja mam swoją starą talię, w której zmieniłem tylko dwie karty tak naprawdę. No i ta talia już nie daje rady, aczkolwiek zagramy, zobaczymy, co będzie. No, zobaczymy, ja mam... Chcesz pokoju? Ja nie chciałem grać królestwami, bo ty grasz królestwami na botowskim YouTubie, że tak powiem, więc ja gram innymi. Natomiast Nilfgaard jakoś najmniej mnie przekonywał, więc wybrałem Skojatel. Chociaż czekam bardzo mocno na jakąś nową nację. No dobra, to co ja tu mogę zdziałać? Potworami to zaraz się okaże. Będziesz zżerał, czy będziesz mroził? A, będziesz mroził. Będę mroził. No dobra. No to mrozimy. O kurka, takie rzeczy? No, jakie brzydkie rzeczy zrobiłem, nie? bardzo nieładnie, no ale... Uparty jesteś, mówisz? No na mrozy nie ma rady. Dobra, będziemy sobie tutaj teraz działać powolutku. Polityka mnie nie interesuje. Przepraszam, no. Tak brzydko robisz, brzydko, naprawdę. Paskuda ze mnie straszna, nie? Paskuda. Dam ci to wygrać. Już? No dobra. Ba, ciesz się. Dziękuję. A pobiłeś moich rycerzy na koniach i teraz co? Tak jakoś wyszło, co ja zrobię? Pola Boga, co mi za karty doszło? Akurat powiem ci, że Eredinem pod mróz gram najmniej z tych talii, z którymi zamierzam z tobą zagrać, nie? Aha. O, obecnie jestem na 16 randze, chociaż wczoraj troszkę grałem i wczoraj mi szło średnio. Trochę mi się zaczyna nudzić, bo za dużo lata tych samych talii. Miałem nadzieję, że czekam aż jakieś zmiany zaczną wchodzić, nie? Jakieś kontry. No to dzisiaj będziesz miał ze mną takie talie, co nie widujesz. No i to jest akurat fajna sprawa, a nie? A ta jazda burej chorągi, którą ty rzuciłeś, to jest ta, co pancerz zdejmuje? Tak. Okej. Okay. Kurczę, żeby takie rzeczy mi tu... To będzie rozstrzygająca runda. No, musi być. A. Moje, kurde. Nie fajnie. Tak zrobić, żeby twoje było pierwsze. Mówisz? Tak. O jeny. Jak mogłeś? Musiałem. Takiego ludzika postawimy. No dobra.
Co ja mam tu ze złotych kart, bo nie mogę sobie przypomnieć. W ogóle nie masz tam złotych kart, będziesz używał, no co ty. Po co? Takie brzydkie. Ale zobacz, jakie mam ładne animowane. To jest nowa karta animowana, fantastycznie Redzi ją zrobili. Jak dla mnie... Orwut. No ale zobacz, jaka jest animacja świetna. Po prostu te karty są piękne. Piękne, ale tu mi brzydko zrobiłeś na tego. Oj tam brzydko, ale ty się powiększ kartę, delektuj się, jaka ładna jest. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Ona ściąga se teraz tych bydlaków. Kłopoty idą. No, no muszę, bo kurka mi jednego łańcuchem związałeś i co? A to co? Pierwszy raz takie coś widzę. Wola Boga! Jakieś brzydkie rzeczy, nie? Rusto co robi? Zabiera o jeden wszystkim, czy... Chyba najsłabszemu teraz jest. Dobra. Ja tu nie pozostanę dłużny. Żeby ci się za dobrze tam nie siedziało na tej swojej stronie. Takie rzeczy. No dobra, spokojnie. Mam dwóch tych, będziesz ich ciągle bić chciał. Teraz, co mi się opłaca zrobić? No nie wiem. Właśnie ja też za bardzo nie wiem. Czy ich uratować, czy ty więcej tych mrozów będziesz miał? Zaryzykuję. Oj, nie miało być tak. Ale lipa! Zamiast z tego nieba rzuciłeś przełom. Dobre. Opór jest bezcelowy. Oj. Takie rzeczy. No takie brzydkie. Zabijał. Za dużo punktów nie miał. Następne. A? Jeden już tylko został, mój maluszek. Tobie może ten złoty. Twórz brązową jednostkę dzikiego gonu. Tworzysz wojownik może. A mi karty jak widać nie doszły, bo nie mam pancerza, nie mam łupka. Jak nie ma łupka, to nie ma wygranej. Lololo, nie ma? Nie ma. No. Go do rzędu przeciwka. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz, nie? Dobry ma ten tekst, podoba mi się, jak trollololo wychodzi. Ty widzę, tu mi brzydkie rzeczy robisz. No tak musiałem ich trochę polepszyć, bo marzną chłopaki, żeby wiesz, żeby troszeczkę... O, i to właśnie tak liczyłem, że ty tak... No, takie negocjacje, to ja rozumiem. Ło! No takie, widziałeś? Szybki jest. Oj, to brzydko, brzydko. Tak nie powinieneś robić, ale już... Trudno. Kurde, to myślałem, że to inaczej zadziała. Widzę, że to nie zadziałało to tak, jak ja chciałem. Co to zrobi teraz? Taka łódka. I remis. Nie wierzę. Tego się nie spodziewałem. To remis to jeszcze raz musi być, bo trzeba rozstrzygnąć. A to ja zagram inną talią. Czy tą samą mam zagrać? No, jak masz dużo, bo ja mam tylko dwie tak naprawdę. Z tym druga to jest taka fanaberia, że na pewno nie wygram, ale ona jest... Bo przesadziłem tam z kartami wzmacniającymi, kurde. Okej, dobra, muszę cię znowu zaprosić chyba, nie?
A nie wiem, no chyba tak. Myślę, że może być urozmaicenie. Pierwsza na remis była. Teraz będziesz miał inną. No ja wezmę jeszcze raz tą, bo na koniec. Zagramy pewnie ze 3 razy, więc na koniec zostawię tą. Ze wzmacnianiem? Tak. Dobra. A jak ogólnie ci się podobają zmiany te ze złotymi kartami? Wiesz co? Nie mam za bardzo zdania, czy to jest dobrze, że można je rozwalić, czy nie. Z jednej strony jest fajnie, bo jak ktoś miał jakieś takie naprawdę zarąbiste, to nic z tym już nie mogłeś zrobić i nagle ta karta wzmocniona miała ileś 30 punktów. Czyli okej, jestem na tak. Zobacz, tak naprawdę jak fajnie redzi podchodzą do tematu znaczy otwartej bety, że oni co chwilę robią bardzo duże zmiany. I tak kombinują, i inaczej, i dopóki ta gra nie ma jeszcze, nie jest jako oficjalna wyjście, no to kombinują, cudują i każdy wariant sprawdzają, co się sprawdzi lepiej, nie? Przy okazji... Glakami będziesz grał. Przy okazji też, wiesz, jeszcze to, co mówili o tej kampanii dla jednego gracza, też mi się podoba ta zapowiedź, fajnie pograć będzie w Gwinta, coś innego, nie? Tak. Tylko, że to chyba będzie kosztowało, nie? No tak, ale na pewno nie będzie kosztowało. Obstawiam, że nie będzie. No nie tyle, co czołgu z tego. No dokładnie o tym chciałem powiedzieć, nie? A biorąc pod uwagę tempo wypuszczania takiego dodatku, a tempo wypuszczania czołgów premium w WoCie, to nie, na pewno na dziady z tą grą nie pójdziesz. Właśnie. Teraz tu mi tutaj... Zastanawiam, jak tu... Dobra. To trudno. Będziesz zżerał, niby. Taki jestem, żarłok. Żołnierze! Do ataku! No mi to wyciąganie popsuli, nie? Tam już Wiem, że to nie to samo. Jest, wybierz brązowego sobie. Ty niby którego wybrałeś? Tego jaszczura w ran wojownik? A nie mogę ci powiedzieć. Czy mglaka? Nie mogę ci powiedzieć, musiałbym cię zabić. A, no chyba, że tak, to nie mów. Dobra. No tak, teraz zeżresz to za 7. Jak to zeżrzesz, to coś stanie, zresztą zaraz się przekona. Niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. A mglaczek ci się reperuje. Nie mglaczek, tylko neker. Neker, przepraszam. Ty co, już kończysz, tak? Ja nie wiem, tak se spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie. To... Siedem kart. Tam narobiłeś sobie czegoś po detali. Zobacz. Ten za darmo wyskoczył. Nie aż 3 takich. Teraz moja tura. Twoja. Powiem, żeby tu jak racyjnie to mi wyszło. Jest wojna, to muszą być kamień i krew. Salut! Grasz to? No, problem jest taki, że nie mam co wskrzesić, nie? Wolałbym łupka wskrzesić, no ale skoro go nie było... Mocnienie, no to czyli muszę już grać do końca. Dobra.
Nie mogę się doczekać bitwy! Tak. O! Nie, mój drogi. Wiesz, że tak się nie będziemy bawić. Nie myślałeś, że ja na to pozwolę. No nie no, zabrać, porwać mojego. Porwanie w biały dzień, chciałeś uskutecznić. Kurka, co to ma być? To niby udało, że drugi raz, a tu masz coś, wskrześ złotą jedno... Och ty, taki cwaniak. No to... Nie ucz ojca dzieci robić. Uciekaj mi z tym. To było nieładne. Jajca zaczynają się. A. Co ty z tymi jajkami? Właśnie, takie dziadowanie za bardzo nie podoba. Znowu ten nekerek wyskoczył jak Filip z konopi. No taki, jakiś dziwny z niego człowiek. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Trzy karty. O, tego to też nie wiem. Następny. Siedem już tym. Rozumiem, że tej złotej jednostki, ona jest ulepszona, czyli ja nie mogę jej zresetować, to się jak się nie stanie, bo ona nie jest wzmocniona, tylko jest ulepszona, prawda? Czyli masz bomber z imerytową na łapie. No ale jeżeli bym miał, to jemu się nic nie stanie, nie? Jak zrobić? Ciągle będzie o 20. Wydaje mi się, że tak, ale naprawdę nie mogę ci tego zagwarantować, no. Chociaż wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że możemy ci to puszczę na tego. To było takie brzydkie. Tam masz? No dobra. Czyli ostro poleciało. Wydra wygra, a teraz będzie. Łupek niech dojdzie. Aha, ty masz tego... tego nek... O kurde, ty umocnienie miałeś. No, czyli przegrałem. To w ogóle mi coś daje? Nic mi nie daje. No, trudno. Takie coś. To u mnie... Niestety nie było mi dane w tej bitwie grać tymi gościami, ja do licha ciężkiego to oni mieli tu. A powiem ci, że byłem święcie przekonany, że ty spasujesz drugą rundę, że nie będziesz chciał iść w zaparte, nie? I wtedy, że wszystko wyjdzie do trzeciej. I tak już druga też było takie totalne bicie się po mordach.
Nie, no jak zobaczyłem, że masz umocnienie, no to już powiedziałem, no to już lipa. No ja, ale jeżeli... wiesz, że teraz pozmieniali z tym z belkami tak, że nie przechodzą ci, co, tak jak było jeszcze w poprzednim patchu, że całkowita wartość, powiedzmy jak naładujesz na przykład kartę, która ma belkę i naładujesz ją do 30, to na następną rundę nie przychodzi siła 30, tylko resetuje się do podstawowej siły tej jednostki. Tak zmienili teraz to przechodzenie z belkami. Tak, tak, tak się zmieniło to teraz. Czyli jeżeli ja bym tą Ekimę miał 9, bo nie wiem ile ona tam miała, nie zwróćcie uwagi. Tą Ekimę z belką w drugiej rundzie 9, to ona przechodzi do drugiej, do następnej rundy, czyli tutaj przeszła do trzeciej z siłą 6, czyli ze swoją siłą startową, nie? Tak teraz jest. O, to ja tego nie wiedziałem. Ja myślałem po prostu, że jak ja spasuję, to ty na nią dziabniesz jakieś wzmocnienie i po prostu ci przejdzie, wiesz, tam... 20 będzie. Nie, mało, to już takiego, się nie? zmieniło. Przechodzi tylko maksymalnie siła bazowa, nie? Bo jeżeli uszkodzisz tę kartę i ma mniej, na przykład na belce będzie miała 2, to przejdzie z siłą 2, ale nie przejdzie z siłą większą niż jej siła bazowa. Dobra, teraz talia, którą na jakieś 10 bitew wygrałem może jedną. No to ja wezmę talię, którą gram głównie rankingówki. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Krasnoludy, to pewnie będziesz miał takie coś, że dwie karty się leczą i ranią wzajemnie, tak? Nie, to co się leczy i rani wzajemnie to jest Skellige. Aha. Takie rzeczy mi tu do... To jest w ogóle do... O kurka, tu jeszcze mam to! No to super. ciekawa reakcja tu była. Nie, myślałem, że już tej karty to dawno się pozbyłem, dobra. A. Tu możemy pyknąć, jak chcesz, jeszcze ten meczyk, jeszcze jeden, bo ja nie mam... Znaczy, ta talia jest specyficzna mocno moja. No, to tak jak moja. Zobaczymy. Ja chciałbym pokazać jeszcze... Przecież widzowie moi znają te talie, bo ja już sporo materiałów zrobiłem. Zresztą obstawiam, że ten filmik wejdzie dopiero na kanał po tym, jak wrzucę 1,5-godzinny około zapis ze streama, właśnie gdzie grałem tę talię, którą gram z tobą, nie? I przez, wiesz, że ja przez cały stream, gdzie robiłem 6 wygranych rund i 12 wygranych rund, jedną grę zremisowałem, jedną przegrałem, a resztę miałem wygrane same, taką miałem passę. Trochę mnie tutaj zaskoczyłeś tym, co rzuciłeś. To brzydkie jest, bo inaczej. Czemuż też brzydkie? Dobrze główkujesz. Zaraz, co to jest? Kurka, nie mogę jednostki wybrać sobie? No wybierasz którąś z tych dwóch kart. Rzuciłeś mi szpiega, no. Wybierasz. To szpiega, to było zawsze, że mogę dowolną jednostkę... Dobierz dwie karty, zatrzymaj jedną, wtasuj. No z tych dwóch wybrałeś jedną, ona ci doszła do ręki, a... No zapomniałem, że moja talia opiera się na wzmocnieniach, tak? Czyli... Czyli kurka, miałem wybór z dwóch wzmocnień znowu. Dobrze. Nie mam full wzmocnień teraz, dobra. No nie, no dam ci to wygrać. Aha, ty dwie jednostki aż przeniesiesz, o jeny. Ale ja za bardzo nie mam wyjścia. Wiesz, to jest, dlatego to jest tak bez sensu talia. Ja tu nie mam ofensywnego nic, żeby coś ci robić. Dobra, no. Najgłupsza pierwsza runda, jaka w ogóle może być. Mi nam się podoba, ja nie wiem, o co ci chodzi. Startujesz z 13 punktami, no kurde. Wola Boga, jeszcze to doszło, nie. No to już wymienię. Elfie gadanie. Ha, dalej! Który pierwszy? Weź na go nowa jakaś karta. No, krasnoludzki traper, bardzo fajna karta. Znak Gwen. Nie, ja takiego nie mam. Ja tu mam jeszcze starego... Takie coś. Ja się zastanawiam, czy to jest to, że jak ja wrzucę swojego, to ty... ...leżyć. No zobaczymy.
sumie to nie mam wyjścia, jak tej karty nie zagram, to... Uwaga! O! Nie wyjdą stąd żywi. Dobrze. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Czego chcesz? Tak się ładuje ten gościu. Raz za wozem, raz na tozie. Ja to już nie mam się. Ładne ładowanie. No. Musimy się trzymać razem. Lepiej się poddaj. Szkoda języka strzepić. Mamy alię na ładowanie. Miejmy to za sobą. O kurna, ty grasz Igni? No właśnie, kurka, o tym mówiłem. Dlaczego ja jeszcze tą kartę mam w talii? No bez jaj, ty grasz Igni. No nie spodziewałem się, że po 13 trzy karty będą miały. Nie, tam zawracanie dupy. No to teraz już ładnie zagrał. Co? No się załamałem, jak zobaczyłem, że ta karta mi doszła. Nie, kurde, jeszcze ją mam w talii. Aż ja pierdolę, ale jestem w dupie. No jesteś w totalnej dupie, powiem ci szczerze, naprawdę. Polityka mnie nie interesuje. No ale co zrobić? Trzeba grać. Bo tu... Po raz pierwszy w tym nowym patchu ta karta... Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty! Miałeś kiedyś połamane kolana? O, umocnionko. Ja powinienem... Eskel też jest bezużyteczny. Wygrałem. No tak. Długo czekałem na ten moment. Wygrałem to. No ja myślę. Do licha mam dwie karty przewagi. Ciekawe co dojdzie. Nie coś? Jeszcze brzask. Raz za wozem, raz na kozie. O, co to? Idzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. Co ty tworzysz? Co ty tworzysz? Nic fajnego. To jest znowu to samo. Nie przyszło mi gra do bicia i to jest duży problem teraz, jak gram z Hela. Dobra, no muszę zaryzykować. Niech żyje, niech żyje. Żygać mi się. Nie to samo. I wzmocnienie będziesz. Biorę się do roboty. Och ty kurka dziabongu ty.
Ja to już nie mam siły. Nic ci nie będzie. O nie! To było niesamowicie brzydkie. Teraz chwila prawdy. Masz gradobicie tutaj. Tak. Ile? Ile, ile? Remis, nie wierzę. Nie wierzę. Ale jaja. To co, jeszcze raz? No. Ostatnia? No, możemy ostatnią zagrać. Nie, dwa remisy. Jakie jaja? Ale ja już Tom Hardy, to już w ogóle było, nie wiem jak to się stało, że zremisowałem tą talię. Myślałem, że wygrasz to bez problemu. Ja też myślałem. To było do wygrania, tylko że rozwaliłeś mi mojego tego leczącego. A widzisz, wiedziałem, że on zacznie tam robić brzydkie rzeczy temu na lewo i prawo. No, że się będą tam wzmacniać, wiesz, nie? Dobrze działa. O, ja standardowo. Tak naprawdę to nikt z nas tego nie wygrał przez... Nie wiem, znaczy ja na pewno tupiłem w drugiej rundzie. Poza tym nie spodziewałem się, że grasz Igni, bo Igni na początku było rzadko grane. Bo ja nie gram Igni. Po prostu został jeszcze z tamtego patcha. No bo teraz masz 25 w linii, chociaż w obecnych czasach jednak dużo graczy ustawia w linii mimo wszystko. Bo teraz, nie wiem czy zauważyłeś, jest dużo grania na takie ulepszanie jednostek. Tak, tak. Oj tam, ja za srańcą Bobu! Macham! Za każdym razem, gdy pojawi się sojusznik, mocniej to jedno. No. No nie, tutaj masz te umocnienia, więc tu już niestety spasować mogę. Będziemy grali do końca tą rundę. Wkrótce nadejdzie burza. Nie masz pogody, powiedz, o ja. Pogoda jest dla bogaczy. Co zrobić? Dobra. Aha, kłopoty idą. Miałeś kiedyś połamane kolana? Musimy się trzymać razem. Żołnierze! Do ataku! Aha. Kłopoty. Ogólnie praktycznie tymi inżynierami nie spotkałem jeszcze, żeby ktoś grał, nie? Mówisz, może że... z raz na początku. Ludzie nie grają, bo to podobno słaba karta jest, a mi się podoba. Aha. No i dobra. A czy jest jeden warunek? Inżynier musi mieć tarczę. Jeżeli nie ma, to koniec, nie? To z twoją talią nie mam szans. Chociaż ty nie grasz na takich gości, co wyskakuje mi do rzędu i rozwala jednostkę. Jest takie coś. Gościu, że skacze do mnie. Ten burdel. Będziesz wzmacniał to, ale i tak ci nie przejdzie, jeżeli... Szkoda języka strzepić. Chodzenie. To ja tutaj zagram moim jeszcze ulubieńcem. No to do dzieła. Tak, żeby ci tam tak
smutno nie było. O, takie rzeczy. Karty. Haj, ty jeszcze będziesz tutaj. No to może być brzydkie dla mnie, niestety. Aj, źle, błąd zrobiłem. Dobra, już trudno. Zobaczymy. Błąd, bo inną jednostkę mogłem wyrzucić, ta by mi się przydała. O. Znowu powiadasz tak. Kart ja mam 6. A twoja złota co robi? A, jeszcze jedno będziesz miał. Biorę się do roboty. Ajajajajaj. Oddział za mną! Robię, aha, okej. Okay. Mam. To jest moje rycerstwo. Zagrałbym Glinta. Nie mogę się doczekać bitwy! Dalej! Który pierwszy? Jest wojna, to muszą być rany i krew. Niech żyje król! Przed nikim nie uciekałem i przyzwyczajeń nie zmieniłem. Kurde, to jest zarąbiste. Ulepsz wszystkie krasnoludy w pali i ręku. No, to jest fajna karta. Za Kedwen! O kuźwa, one miały tą, nie zwróciłem uwagi, tarcze miały. No to po to jest. A ja nie zwróciłem uwagi, że oni miały tarcze, ale dałem ciała. Następne dobre zagranie z mojej strony. Nie pomogę, jeśli dożyję. Niestety, to jest kres moich możliwości w tym rozdaniu. Żadna karta tutaj mi nie doszła taka, żebym mógł ciebie rąbnąć. Ani gradobicie, ani moja laseczka, która prądem wali. Nic, nic. Nic ci nie będzie. No ale jeszcze trzecia runda. No ale w trzeciej rundzie to masz umocnienie. Chyba. Kurka. Teraz dopiero doszedł dziadyga. Łupek? Łupek w pierwszej masz dochodzić, a nie w ostatniej, kurka. Znaczy, że masz za dużo kart, panie halaku. Nie, 26 mam, no to nie, no to tak po prostu, tam. No to miałeś pecha, no czasami się tak zdarza. Dobra, ja tutaj tak czy siak wygrałem. No. Ale już zagram sobie to do końca. Jak nie da, to do krasnoluda! To by nie było. Nie? No to jest dobre, co pod koniec... O, szkoda na nich to się dzieje. To jest naprawdę fajna karta. No. Bardzo mocna. A jeszcze ona w połączeniu z tymi traperami, co pytałeś się o nową, to jest jeszcze mocniejsza, bo traper, ten krasnoludzki, jeżeli go wzmocnisz, to on jeszcze dodatkowo się wzmacnia o 2. Czyli w połączeniu z tą kartą,
bo on ją rzucasz na środek pomiędzy cztery jednostki i ona wyskakuje za 6 plus każdą po dwie jednostki ze swojej lewej i po dwie jednostki ze swojej prawej wzmacnia o 2. Ale jeżeli tam jest traper, to traper w związku z tym, że sam się też wzmacnia, no to wzmacnia się o 4, nie? A traper jest brązowy, czy...? Brązowy. Traper jest brązowy. O. I nieraz już wygrywałem mecze tylko przez to, że goście sobie liczyli, aha, tu będzie miał to, to mu dojdzie 6 plus 8 ze wzmocnienia, to go przebija, nie? A nagle później cyk, a ja zamiast dostać 14 punktów, to dostawałem więcej, bo traper się jeszcze dodatkowo wzmacniał. Już ile gości ze mną przegrało przez to? O, niezłe. Fajne zagranie. Pograliśmy, no i standardowo. Było ciekawie dosyć. Tak, zagraliśmy różnymi taliami, znaczy no, Hala Królestwami Północy standardowo, natomiast dwiema różnymi taliami, ja potworami z Skojatel. Ogólnie, no, ja czekam bardzo mocno na to, co będzie CD Projekt Red dalej robił z tą karcianką, bo podoba mi się to, że kombinują, podobają mi się zmiany, podoba mi się to, że reagują od razu, jak na przykład wszedł nowy patch i część jednostek było widać, że coś jest nie tak. Momentalnie po kilku dniach wypuścili hotfixa. Ja już uważam, że na przykład takie gradobicie powinno dostać nerfa, bo jest zbyt mocne i zbyt często grane praktycznie w każdej talii, ale oni reagują bardzo szybko. Nie jak takie jedno białoruskie studio, które przez 5 lat się przygląda problemowi i go analizuje. Chociaż... Analizy, słuchaj, muszą potrwać, to nie jest tak, że od razu robisz, zwłaszcza, że wszyscy krzyczą, że coś z matchmakingiem jest nie tak, że ludzie, pomóżcie, działajcie, ale oni analizują. Tak jest. No ja czekam na wampiry. Ja kurka ciągle liczę na to, że jednak talia wampirów wejdzie. Chociaż wątpię w to, ale... A myślisz, że jest tyle aż tego wieśku, żeby zrobić oddzielną talię wampirów, a nie wrzucać to do potworów? Znaczy, wampiry mogłyby być razem z nieumarlakami, znaczy z tymi nieumarłymi, nie? O, mm-hmm. O coś takiego. Żeby można było ich coś tam wskrzesić, żeby wyssać coś było można, no takie rzeczy. Powiem ci, że jakby weszła talia nieumarłych, powiedzmy, to ja bym na pewno nią grał, bo w Heroesach zawsze grałem Necropolią. To była moja, odkąd weszła tylko do Heroes of Might and Magic, to była moja ulubiona nacja i tutaj też na pewno nie byłbym oryginalny, ale bym nastawił się na te talie. No właśnie, dlatego ta gierka, która była Duel of Champions, tam było fajnie, jeżeli chodzi o wampiry, jakieś takie kościotrupy i tak dalej. No wiem, bo pamiętam, że w to grałeś, no ale w końcu to i tak zdechło. Zdechło. I to było niezłe i zdechło. No zobaczymy, co będzie z Gwintem. Mam nadzieję, że Gwint nie zdechnie. Tutaj wam polecamy tę grę. Jak najbardziej. Grajcie, to jest nasza polska produkcja, trzeba wspierać nasze rodzime studio, niech się Gwint rozwija. Teraz oni tam pracują nad podbiciem rynku chińskiego chyba, na ekspansją na rynek chiński, więc niech idą, niech mają kasę, niech się rozwijają, a wy, mam nadzieję, że będziecie oglądać materiały z Gwinta zarówno u mnie, jak i u Halaka na kanale. No i cóż, dzięki ci Halaku po raz kolejny, no i co, widzimy się pewnie w przyszłości. Dzięki, hej. Trzymajcie się, cześć.